Witam wszystkich z powrotem w naszym let's playu. Cały czas sobie go kontynuujemy. Okej, okay, więc zatrzymaliśmy się właśnie na tym etapie. Właśnie tu był śród, tak sobie patrzę ostatnio w moim let's playu. No, zobaczymy jak tam broń. Nie jest za wesoło, ale dobra. Gdzie tutaj mamy tą bombę? W sumie tam chyba jest wieżyczka, do tego co mi się wydaje. I nas strzela, tak? Jak? Super, dobra, włamiemy się. Albo użyjemy sobie autohacker. Wciskamy autohacker i po prostu włamaliśmy się. No nic prostszego nie ma niż użycie autohackera chyba. Bandaże. Kasa. Jest to coś ukrytego? Nie, chyba nie ma. Ale jest apteczka. Jest apteczka. Owiowy genofak. No i tu zapewne nie jesteśmy sami. Jak jest? Jest z nami kamerka. Czy jesteście z nami? Jest oczywiście. A no właśnie. Ukryte miejsce. Tak? Tak jest. A nie, to nie jest ukryte miejsce. Już i tak byśmy musieli tu wejść. Czyli fajnie by było, jakbyśmy weszli. Tonik bojowy, łomiarz. No okej. Okay. Wbijamy sobie naszego łomiarza. Obczajamy wszystko. Znaczy, nic nie ma. Wow. Super. Nie na fach? No. Nie ma go. Ile kasiory miał? O to, skubaniec. Okej, jak tam... Wiesz, jak tam kamerka? Dobra, szybko. Obczajamy sobie. Mur już nas luknęła. Dobra. Włamiemy się. Przepraszam, że zasłoniłem wam dziennik. Nie możecie go odczytać. Znaczy, zależy mi trochę, żeby tą... tu kamerkę. Włamać się do niej. Tak jest. Co? Nie mamy aż tylu... prostych? Niemożliwe, niemożliwe. To musimy coś zrobić inaczej. Tak. Tak. I gitara. Okay. Czyli mamy już kamerkę, zawsze ciekawe. Wow. Dobra, szybko. To nas zrobiło. Patrzcie, po prostu nas zablokowało. Aj. Co za chamstwo w państwie. Spróbujemy jeszcze raz szybko.
Okej. Jakoś damy radę teraz. Ale widzicie, czasami tak się zdarza. Nas chamsko przyblokują mi dupa. Super, mamy save. Pełno fantów. Nie no, świetny. Ale to chyba wszystko, tak? Bo to była tylko kamerka. Tak, raczej tak. Aha, tu są te zwłoki. Mówię, co mi tak... Nie amunicja, dobra. Okej. Więc wracamy sobie teraz. Tutaj, dobra, tu myśmy. I tu byśmy tak nie weszli, więc musieliśmy iść tym małym kanałem. Okej, a więc to tak. Naprawdę nie pamiętam wszystkiego. Więc... Myślę, że mi wybaczycie. No nic, ale za to teraz tu się zacznie. Okej, więc... Nie czekając, podnieśmy sobie tą strzelbę. Zaraz będziemy mieli towarzystwo. A ty tutaj jesteś. To się trochę naskakałem. No. No i zabiliśmy. Na szczęście. No ja mam taką taktykę, że właśnie skacząc... szybko jakoś tak uciekamy od nich. No i to trochę uniemożliwia im też im... uniemożliwia to im też... trafienie w nas po prostu. Więc dlatego tak to zrobiłem. Wow, gdzie my teraz jesteśmy? Aha, tutaj. Dobra, ale... Na chwilę przeszukamy sobie. Aha, tutaj nic nie ma, komora. Mamy batonik. Nie ma, nie możemy wejść. Oj, 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 oj. Uciekamy. Dobra. Nie mamy jeszcze telekinezy, więc nie będziemy mogli zrobić na razie tego. Dość. Zacznijmy to. Kilkasta. Dziennik. The German prison camp, they put me to work on genetic experiments on other prisoners. They call me das Wunderkind, the wonder child. Germans. All they can talk about is blue eyes and the shape of forehead. Wow. All I care about is why is this one born strong and that one weak? This one smart, that one strong. Aha. Oh yeah. Ale dla mnie. Dobrze, weźmy sobie testowanie telekinezy. Tak więc mamy naszą telekinezę. Super. Okej, zamiast spopielenia sobie weźmiemy. Zobaczmy filmik. Ewoluj już dziś. Już od razu mówię wam na wstępie, że telekineza to jest jedna z moich ulubionych
Jeden z moich ulubionych plazmidów. Naprawdę. Będę go pewnie dużo używał. Ponieważ bez korzystania z amunicji można pozabijać wrogów. A po co sobie marnować amunicję, jak można użyć właśnie telekinezy? A zróbmy tak, patrzcie. Idziemy sobie na przykład tutaj. Wow! Rzuciłem niechcący. Kurde, jak on wiesz, jakim zwiechem mieliśmy? Nie wiem, raczej chyba działa wszystko. Aha, więc jest... Dobra, wróciliśmy tutaj. Aha. No właśnie. Mogliśmy sobie przetestować. Okej, okay, więc... chodźmy tam i zobaczymy sobie... znaczy tam. O, chodźmy właśnie tutaj. Już tu jest wieżyczka. Weźmy sobie błyskawicę. Dobra, już rozwalimy. Aj, aj, aj. Okej, lecz. Z tym można wejść. Z tego co pamiętam. No ale wejdziemy sobie później. Nie, telekinezy. No więc robimy łatwo. Bierzemy. Może telekinezę możemy właśnie sobie wziąć klucz. Wziąć klucz. Przepraszam. No i jest gitara. Aha. A co tutaj mamy? Patrzcie, bierzemy zwłoki. Mamy zwłoki. I walimy zwłokami w przeciwnika. No i... co działa na tej samej zasadzie? Jak normalne... rzucenie. Po prostu, no jak normalne strzelanie. Więc naprawdę bardzo fajna opcja z telekinezą. Jeśli mamy tylko po drodze jakieś zwłoki, możemy sobie je wziąć i używając telekinezy i właśnie zabić. Czyżby wszystko? Tak, super. No to mamy jej kamerkę. Przeładujmy sobie. Włączajmy wszystko. Tak jest. Amunicja. Dobrze, nie chciało mi się po prostu rozbrajać to. Można też sobie przecież rozwalić, nie? Naszą kamerkę. Nikt nie mówił, że trzeba wszystko rozbrajać. Ale do sejfu sobie się włamiemy. Szybko zmieniamy. Może dwa proste. Jeden. Oj, niestety. O nie, mamy. Ślepy jestem. Sorry za to. Gitara. Jeszcze jedna kamera, której nic nie ma. No więc tak.
No jeszcze wejdziemy sobie tutaj. Bolesny dentysta. Nienawidzę dentysty. Aj. Szybki haker. Zmiesza szybkie przepływy. Wow! Kurde, 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 zaklinowaliśmy się. Dobrze. Dostał banie. Aj, szkoda, że tak opornie mi to trochę poszło. Ale mamy dziennik. Mam cię. Pistolet, śród. To haker. Butla. I to wracamy. Dobrze, dobrze. Jesteśmy tutaj. Możemy sobie... Tak jest. Nie wiem, czy ja przeszukałem wszystkie lokacje. Aha, tutaj coś widzę. Zobaczmy sobie jeszcze. Czy idę w dobrą stronę? Tak jest. Tam coś. Aha, w sumie... A, czyli ten kanał jest ten, to jest to. Więc nie. To tutaj mamy... Prawdopodobnie. Wszystko było załatwione. Mamy telekinezę. Więc jest super. Chodź tu, czym on ty rzucasz? No rzuć, rzuć, rzuć. Łap. Gdzie mi tu uciekasz? Nie wolno. Dobrze. Tutaj sobie zakończymy. I dziękuję wszystkim za uwagę. Do następnego odcinka. Pa, pa.